No, dzisiaj wyruszamy z tym. Ciężka brona. Będziemy robić porządki. Sprawdzać teren, ponieważ są miejsca, których nie znam i nie chcę pchać się z orkanem w tamtą stronę. Trzeba sprawdzić najpierw to. Ale zanim wyruszymy, no witajcie kochani, dzisiaj taka robota, bronowanie, ciężkie brony z tyłu, a to dlatego, że zupełnie nie mam pojęcia, co tu się w tym zielsku kryje, a jak mam jeździć orkanem po tym i trafiłbym nie daj Boże na jakiś pień, no to maszyna skończona, dlatego takie przygotowanie tutaj robię. Tam już parę pniaków znalazłem. Brony podeszły, ciągnik podszedł do góry. No ale orkan łazi z boku. No to jak łazi z boku, no to nie jest to takie proste, bo w tym momencie wyjdzie, że gdybym jeździł od razu orkanem, no to ciągnik nie trafi mi na ten pniak, a orkan go znajdzie. No i to stąd taka robota, widzicie. Tu jak na razie niczego nie znalazłem. Tam przy tych brzozach tylko trochę jest bałaganu. Ale tu wydaje się, że mogę jeździć śmiało. To co mogę tutaj trafić, to ewentualnie jakiś dołek. No ale orkan to złapie tam zaraz ziemię, wyrzuci górą i przez chwilę i to się nic z tym nie powinno stać. Natomiast tu, gdzie są pniaki albo jakieś gałęzie, no nie wiem, no z gałęziami też chyba by sobie poradził, cholera, trochę ryzyko. No ale widzicie, tak to wygląda. Ja teraz robię to, co wasi ojcowie i dziadkowie robili i pradziadkowie. Tylko że ja mam ciągnik, a oni koniem. Pełen szacun. Także widzicie, taka to robota. Tu wjeżdżamy teraz między te brzozy, nie wiem, nie powinno tutaj nic być. Zobaczymy, może zdążę w tym roku, jest to, o, tu już widzę, że są krzaki. O, i pień konkretny. Ale to widzicie, zobaczyłem w ostatniej chwili. O. Złapało się. No i teraz jak ja bym z tą orkanem wjechał, no to daj ta spokój. Zawrócimy, pojedziemy tam jeszcze. Tu trzeba cały czas na wolnych obrotach, bo no autentycznie nie wiadomo, co tu jest.
ściany. Podniosę brony. Co zrobić? Tutaj widzę coś jest, że tu nie będę wjeżdżał. Cholera, przydałoby się przejechać przyczepą i pozbierać to, zanim to będę z orkanem tutaj się bawił. Bo jak to wszystko znaleźć? Tam coś widać, właśnie tam przed chwilą byliśmy. Takiej brzozy, pewnie dalej jest większa, gdzieś musiała upaść. No i teraz jak ja mam tam jechać? No nie wiadę, no. Teraz to w tym roku powtórzę wszystko. Ale w tym miejscu tutaj będą sady, słuchajcie. Także pytacie mnie, po co ja będę bronami robił. No brony są po to, żeby tu właśnie mi ukazać, wszystko wyczyścić, wysprzątać. Przygotować pod orkan wszystko. Tak jak tutaj widzicie, to łąka, ona jest orkanowana już. Te krzaki stąd wszystkie wywalam, ale czeka mnie to, opadną liście, bo tak to ja za wiele nie zawalczę tutaj. Trzeba, słuchajcie, to wszystko wezmę potem maszynę, tu będę też mielił te wszystkie gałęzie. Kupa roboty, słuchajcie. Te krzaki, te drzewa, to wszystko tutaj muszę stąd wypierniczyć, krótko mówiąc, bo zaniedbane strasznie. Latami, słuchajcie, lata. I teraz to wszystko
Ja i tak tutaj mnóstwo roboty zrobiłem. Żebyście widzieli, jak to wyglądało, zanim ja się za robotę wziąłem. Czy coś tam, nie wiem. No ale tutaj orkanem to nie pojeżdżę. Może tutaj trochę jeszcze to zbombarduję, zobaczymy. Następny pijak. Słuchajcie, to no to sobie z tym poradzi. No z tymi grubymi to już sobie nie poradzi i tu się nic nie wymyśli, to trzeba będzie to pozbierać. Tutaj to też sobie z tym nie poradzi, trzeba będzie wyzbierać. To też trzeba będzie wyzbierać. Tam już jakiś pniaczek zabrany. Spróbujemy go podnieść. Nie widzę tam w tej chwili. Ale jedziemy.
na zewnątrz. Mrucze aż miło.